na konferencji zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, podczas której konferencji przedstawione zostaną wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG za pierwsze półrocze 2020 roku. Nieprzypadkowo znajdujemy się w sali notowań warszawskiej giełdy. O tym pan prezes dwa słowa napomknie. Serdecznie proszę witam pana prezesa Kwiecińskiego, prezesa zarządu PGNiG SA. Są z nami również wiceprezesi, pan Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu, pan Przemysław Wacławski, wiceprezes zarządu do spraw finansowych, pan Robert Perkowski, wiceprezes zarządu do spraw operacyjnych. O słowo wprowadzenia proszę pana prezesa Jerzego Kwiecińskiego. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w prawie całym komplecie, no sami mężczyźni, ale kobiety też muszą czasami odpocząć. Jest okres wakacyjny, więc proszę wybaczyć, że dzisiaj jesteśmy wyłącznie w męskim gronie. Szanowni państwo, nieprzypadkowo dzisiaj spotykamy się tutaj na giełdzie, dlatego że we wrześniu nasza spółka, nasza grupa w zasadzie będzie obchodziła 15 lat obecności tutaj na parkiecie warszawskim, więc to taka miła rocznica. Ja muszę powiedzieć, że my się tutaj bardzo dobrze czujemy na giełdzie. Giełda jest prawie naszym drugim domem, ale dzisiaj też nieprzypadkowo się spotykamy, dlatego że no, mamy historycznie dobre wyniki finansowe naszej grupy kapitałowej, którymi chcemy się podzielić. Więc no, możemy powiedzieć tak, że tak jak polska gospodarka i polski rząd na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim świetnie sobie radzą w trudnych warunkach kryzysu gospodarczego i pandemii koronawirusa na rynku europejskim, a wręcz można powiedzieć na rynku światowym. Tak samo nasza spółka, pomimo tego, że pochodzi i funkcjonuje w tym sektorze, który przeżywa bardzo trudne chwile, sektor paliwowo-gazowy, to nasza spółka, myślę, że równie dobrze jak rząd polski, tak nasza spółka sobie radzi. A nawet możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że mamy wręcz historyczne dane za drugi kwartał zeszłego roku i w ogóle za pierwsze półrocze. Myślę, że są to na tyle rekordowe wyniki i kwartalne, i półroczne, że pewnie one zostaną przebite, bo taka już jest natura polskiej giełdy, ale myślę, że to przebicie już nastąpi i będzie dziełem tego nowego podmiotu, który powstanie z połączenia PGNiG i Orlenu. Ale o dzisiejszych dobrych wynikach chcemy państwa poinformować. Więc startujemy. Zacznijmy od wolumenu sprzedanego gazu, bo to jest nasz główny czynnik. Otóż pomimo koronawirusa wielkość sprzedanego gazu wynosi prawie 17 miliardów metrów sześciennych. To jest wzrost o 6% w stosunku do zeszłego roku. To są dane za pierwsze półrocze. Faktem jest, że przychody ze sprzedaży spadły. Spadły o 7% i to jest właśnie wynikiem bardzo drastycznego spadku cen gazu, ale w ogóle wszystkich węglowodorów w stosunku do okresu poprzedniego, do okresu w zeszłym roku. Ale w tym okresie, w tym półroczu bardzo silnie spadły nam koszty operacyjne o ponad 1/3, o 36%. I to się właśnie przyłożyło na rekordowe wyniki EBITDA. EBITDA to ponad 9 miliardów złotych za pierwsze półrocze, prawie trzykrotnie wyższa aniżeli ona była rok wcześniej, dokładnie 9 miliardów 352 miliony złotych. Zwrócę uwagę również na zysk netto, który był 4,5 raza większy, wzrósł o 344% w stosunku do zeszłego roku za pierwsze półrocze, wyniósł 5 miliardów 920 milionów złotych. Wiemy, szanowni państwo, że to w dużej mierze
jest efekt skutecznego wdrożenia wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholmie, czyli wygranego sporu o cenę gazu z Gazpromem. Przypomnę, że ten wyrok miał miejsce 30 marca tego roku, natomiast w ciągu drugiego kwartału, czyli w ciągu 3 miesięcy, udało nam się w pełni ten wyrok wdrożyć, a środki na naszym koncie wynikające z retroakcji, czyli z nadpłaty za poprzednie lata, uzyskaliśmy 1 lipca tego roku i również na bieżąco się rozliczamy, co ma wpływ na nasze wyniki finansowe. Ale chciałbym Państwu pokazać, że jeżeli nie uwzględnimy odpisów na majątki ku trwałym, których żeśmy dokonali, to ten wynik będzie jeszcze lepszy, bo EBITDA wtedy przekracza 10 miliardów złotych za pierwsze półrocze. A nawet jeżeli oczyścimy te wyniki o kwotę retroakcji za poprzednie lata, za lata 2014-2019, to proszę zobaczyć, ten wynik jest nadal od ponad 1/3 lepszy. Więc to pokazuje, że te dobre wyniki finansowe nie są tylko wynikiem tego jednego głównego zdarzenia związanego z pełnym wdrożeniem wyroku sądu arbitrażowego, wygraną z Gazpromem, ale są również wynikiem bardzo dobrego działania całej naszej grupy kapitałowej. Nawet jeżeli te nasze wyniki oczyszczymy i kwotę retroakcji za poprzednie lata i również jeżeli ją oczyścimy o odpisy, widzimy, że ten wynik EBITDA jest nadal o ponad połowę wyższy, aniżeli on był w zeszłym roku. To potwierdza te bardzo dobre radzenie sobie naszej grupy i w sytuacji jak gdyby absolutnie krytycznej, kiedy w ogóle nie bierzemy pod uwagę retroakcji, nie bierzemy pod uwagę odpisów. Proszę zobaczyć, EBITDA jest nadal o 1/4, EBIT o 30% wyższy, aniżeli był w zeszłym roku. To pokazuje, że wyniki naprawdę naszej grupy są bardzo dobre. Przy czym szczerze muszę powiedzieć, nasza grupa to firma matka plus 34 podmioty zależne i to nie jest tak, że wszystkie one świetnie funkcjonują, ale ten sumaryczny wynik jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o wyniku właśnie o tym półroczu, to są to naprawdę wyniki rekordowe. Sprawdziliśmy to w historii giełdy. Tylko raz w polskiej spółce, to była spółka KGHM, miała wynik zysku netto wyższy za półrocze aniżeli my. Natomiast jeżeli chodzi o EBIT, są to najwyższe wyniki. Jeżeli spojrzymy na drugi kwartał tego roku, bo to w tym drugim kwartale najwięcej się wydarzyło, widzimy EBITDA 7-krotnie wyższa, aniżeli ona była w zeszłym roku. EBIT i zyski to niemal kosmiczne wzrosty, 22 razy, co chciałbym powiedzieć, potwierdza ten mój wcześniejszy wniosek, że te wyniki kwartalne są najwyższymi wynikami w historii polskiej giełdy dla polskiej spółki. Mówię dla polskiej spółki, bo są były podmioty takie, które są notowane na więcej niż jednej giełdy. To dotyczyło na przykład banku UniCredit, który jest nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech notowany i faktycznie miał wyniki lepsze za granicą. Ale jeżeli mówimy o polskiej spółce, która funkcjonuje w Polsce, jest notowana na giełdzie, są to najwyższe wyniki. Chciałbym Państwu pokazać, jak jeszcze wygląda wkład poszczególnych segmentów. Otóż z tego slajdu wyraźnie widać, że po raz pierwszy mamy taką sytuację w historii naszej spółki, kiedy gdyby głównym dostarczycielem EBITDA jest segment obrotu i magazynowania. Zawsze w poprzednich latach, w poprzednich kwartałach mieliśmy z tym problem, właśnie z racji tego, że kupowaliśmy gaz po zawyżonych cenach. To był zazwyczaj segment deficytowy. W tym przypadku to jest główny segment, który ciągnie naszą EBITDA. Ale jeszcze jeden slajd Państwu chciałem pokazać, bo jeżeli oczyścimy ten nasz wynik z retroakcji, z odpisów, czyli z efektu
przelania nam środków i również odpisów, które dokonaliśmy ze względu na ceny węglowodorów, to proszę zobaczyć, zaczynamy mieć zdrową sytuację w naszej grupie kapitałowej. Czyli zaczynamy mieć mniej więcej taki zrównoważony wkład poszczególnych segmentów do wyników naszej grupy. Poszukiwanie i wydobycie 26%, obrót magazynowania oczywiście największy w tej chwili 37%, dystrybucja zawsze miała gdzieś koło 1/3, teraz w zeszłym roku to było 33%, teraz 28%, no i wytwarzanie, które powoli zaczyna mieć coraz większy udział w naszej bidzie, w tym przypadku 13%. Więc jeżeli sobie, proszę Państwa, podsumujemy te nasze wyniki w pierwszym półroczu i w drugim kwartale, widzimy, jak znacząco poprawiliśmy nasze wyniki w stosunku do zeszłego roku. I to jest wynik zarówno dobrych wyników spółek z całej naszej grupy kapitałowej, jak również jest to wynik naszego sukcesu. No, my patrzymy przede wszystkim na funkcjonowanie naszej spółki przez pryzmat kwartałów, czyli tak jak eksperci makroekonomiczni na świecie patrzą na gospodarkę, my przede wszystkim patrzymy przez pryzmat kwartałów i chcielibyśmy się tymi wynikami pochwalić, ale widzimy, że również przez pryzmat pół roku mamy te wyniki bardzo dobre. No, wspomniałem Państwu wcześniej, że te wyniki mogą być przebite przy połączeniu tego, że myślimy, że ten nowy nasz koncert multienergetyczny, który powstanie z połączenia i grupy Orlenu, w tej chwili Orlenu wspólnie z Lotosem i z Energą, również z połączenia z nami, on będzie generował właśnie EBITDA gdzieś na poziomie co najmniej 20 miliardów złotych, a to oznacza, że właśnie ten nowy koncert będzie miał szansę przebić te nasze wyniki. Także proszę Państwa, z dumą możemy powiedzieć i ogłosić dzisiaj tutaj na giełdzie, że są to najlepsze wyniki finansowe w historii polskiej giełdy, jakie są raportowane za okres kwartału i za okresu półrocza przez polskie spółki, które są notowane na giełdzie. Oddaję głos panu prezesowi Wacławskiemu. Dziękuję bardzo, prezesie. Szanowni Państwo, ja teraz pokrótce omówię poszczególne segmenty. Będę się odnosił też tutaj do wcześniejszych wypowiedzi pana prezesa. Pan prezes pokazywał nam różne warianty, jakby ten wynik wyglądał, gdyby był oczyszczony zarówno o wpływ retroakcji z Gazpromu, jak i o wpływ odpisów. Postaram się Państwu zwrócić uwagę, w których miejscach, w których segmentach ten wpływ byłby widoczny. Zaczynamy od segmentu pierwszego, poszukiwania i wydobycia. To jest segment, który jest najbardziej dotknięty tym całym otoczeniem makroekonomicznym, niskimi cenami węglowodorów, trudną sytuacją na rynku. I to jest bardzo widoczne po wynikach tego segmentu. Widzimy, że średnie notowania ropy Brent w tym okresie w złotówce spadły do 164 zł za baryłkę. To jest spadek o 34%. Ten spadek w dolarze był nawet większy, bo wynosił 38%. Jeśli chodzi o średnią arytmetyczną notowań TGE rynku dnia następnego, w okresie to była ona niższa w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019 o 43%. I spadek, widzimy tu spadek do poziomu 43 zł za megawattogodzinę. I w tych trudnych warunkach makroekonomicznych dlatego właśnie segmentu widzimy, że segment no, poradził sobie wolumenowo całkiem nieźle, bo wydobycia ropy naftowej wręcz wzrosły o 7%. Tu głównie zasługa naszej spółki norweskiej, wydobycia na szelfie norweskim. Natomiast wydobycie gazu jest na poziomie stabilnym, jest minimalnie niższym, to jest tylko 1% mniej. Wydobyliśmy ponad 2 miliardy metrów sześciennych gazu. Tu na uwagę zasługuje bardzo wysoki wzrost wydobycia w Pakistanie. To nadal nie są jakieś bardzo istotne ilości, ale duży wzrost w Pakistanie, Polska bardzo stabilnie. I biorąc to wszystko pod uwagę, przechodzimy do wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży niższe o 29%, poziom 2,1 miliarda złotych.
Natomiast EBITDA niższa o 88%. To jest tylko 234 miliony złotych. No dlaczego? Dlatego, że tak jak pan prezes Kwieciński wspominał wcześniej, zaksięgowaliśmy odpisy na majątku trwałym, na majątku produkcyjnym w związku z niskimi cenami węglowodorów i z krzywymi forward, ze ścieżkami cenowymi. Przeprowadziliśmy testy na utratę wartości i odpisy za pierwsze półrocze roku 2020 są w kwocie 853 miliony złotych. Symulując, trochę nawiązując do tego, co pan prezes mówił wcześniej, gdyby tych odpisów nie było, wynik tego segmentu byłby EBITDA na poziomie 1,1 miliarda złotych. Byłoby to znacznie oczywiście niżej niż w pierwszym półroku roku ubiegłego. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to otoczenie makroekonomiczne akurat nie dla tego segmentu było bardzo niekorzystne. I trzeba też pamiętać, że te niskie ceny węglowodorów są w segmencie poszukiwania i wydobycia, jakby automatem trochę oznacza, że segment handlowy od te surowce odbierze z tego segmentu taniej. Więc przejdę teraz do segmentu obrotu i magazynowania. Segment obrotu i magazynowania. Tutaj akurat nie mamy wyniki rekordowe. Nawiązując do otoczenia makroekonomicznego, średnia cen z transakcji giełdowych, to są zarówno transakcje spotowe, jak i transakcje terminowe na TGE w tym pierwszym półroczu roku 2020 w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2019 to był spadek o 21%. I to jakby nie dziwi, biorąc pod uwagę, jakie są były ceny węglowodorów na rynkach światowych. Natomiast mimo tego no jesteśmy dumni z tego, że jakby wolumeny nam rosną. Pan prezes wspominał, sprzedaż gazu ogółem wzrost o 6%, 16,9 miliarda metrów sześciennych. Wolumen importu LNG do Polski też wzrósł o 24%. W pierwszym, tam myślę, że koledzy będą o tym mówili w dalszej części prezentacji, no w pierwszym półroczu roku 2020 przypłynęło 21 cargo, więc mamy wolumen na poziomie 2,2 miliarda metrów sześciennych. To co też cieszy, że to, że wzrosty notujemy praktycznie we wszystkich częściach tego segmentu, bo zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i sprzedaży hurtowej więcej handlujemy o 10% na towarowej giełdzie energii. Bardzo istotnie wzrasta nam eksport, to jest eksport na Ukrainę. Te wolumeny nadal nie są jeszcze jakby przytłaczające, one nie kształtują tego wyniku, ale jest to bardzo widoczne, bo to jest prawie dwukrotny wzrost. Mamy troszkę mniejsze wolumeny na handlu przez naszą spółkę PST za granicą, natomiast to jest działalność tradingowa i po prostu ta działalność była wykonywana w dużo mniejszym zakresie, trochę też ze względu na sytuację pandemiczną, trochę ze względu na sytuację ekonomiczną światową. I przechodząc teraz do wyników, przychody ze sprzedaży niższe o 8%, poziom 16,4 miliarda złotych, natomiast EBITDA no, wielokrotnie wyższa niż EBITDA roku ubiegłego. Tutaj mamy właśnie w segmencie mamy wpływ retroakcji, o których pan prezes Kwieciński wspominał. To jest, może przypomnę, to jest kwota 5 689 milionów złotych wpływu retroakcji plus 300 milionów złotych jeszcze. To są różnice kursowe z wyceny. Oprócz tego mieliśmy pozytywny wpływ hedgingu w tym segmencie. To jest za pierwsze półrocze roku 2020 990 milionów złotych i rozwiązywaliśmy odpisy na zapasy na poziomie 360 milionów złotych. Znowu symulacja, gdybyśmy oczyścili EBITDA o wpływ retroakcji za lata 2014-2019, czyli mielibyśmy od stycznia wpływ już nowej formuły cenowej z kontraktu jamalskiego. Ten wynik, nasz EBITDA w segmencie obrót i magazynowanie nadal byłby bardzo wysoki na poziomie 2,6 miliarda złotych. Więc jakby jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo zadowoleni z tego segmentu.
Przechodząc dalej do segmentu dystrybucji. No segment dystrybucji, tak jak zawsze, jest tym stabilizatorem naszych wyników. Charakteryzuje się bardzo, bardzo stabilnymi i myślę, że dobrymi wynikami. Mimo niewielkiego spadku w ilości dystrybuowanego gazu, to jest 6,2 miliarda metrów sześciennych, to jest 2% wzrost, notujemy wzrost przychodów z usługi dystrybucyjnej 1%. Mówimy o tu wartości 2,28 miliarda złotych i w konsekwencji lepszych wynikach. Wartym zauważenia jest to, że w pierwszym półroczu roku 2020 mieliśmy niższą temperaturę. To będzie też istotne z punktu widzenia kolejnego segmentu, o którym będę mówił, o segmenta wytwarzania. To była mimo stosunkowo ciepłej zimy, per saldo w ciągu pierwszego półrocza tego roku temperatura była niższa od pierwszego półrocza roku 2019 o 0,3 stopnia Celsjusza. I szanowni państwo, tak jak mówiłem, no, przychody bardzo stabilne na poziomie 2,4 miliarda złotych, wzrost EBITDA o 5%, prawie 1,2 miliarda złotych i zysk netto na poziomie 649 milionów złotych. Jak zwykle bardzo stabilne wyniki i ten segment, który równoważy i stabilizuje poziom EBITDA w grupie kapitałowej. Przechodząc do ostatniego segmentu wytwarzania. No tu oczywiście w tym segmencie jak najbardziej odnosi się też komentarz odnośnie średniej temperatury, spadku średniej temperatury. Widzimy wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła rok do roku o 7%. Te przychody były na poziomie 790 milionów złotych. Natomiast równocześnie notujemy spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 6%, to jest 506 milionów złotych. Efekt końcowy jest taki, przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 miliarda złotych, wzrost 5%, bardzo, bardzo ładny wzrost EBITDA o 15%, 533 miliony złotych. Natomiast no, można zobaczyć spadek znowu zysku operacyjnego, poziom 101 milionów złotych. No i tu znowu mamy efekt umorzeń CO2, wpływ spadku darmowych umorzeń, które mieliśmy w pierwszym półroczu roku 2020 w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego, ale również bardzo stabilna kontrybucja do EBITDA grupy kapitałowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Przekazujemy ponownie głos i pilota panu prezesowi Jerzemu Kwiecińskiemu. Bardzo proszę panie prezesie. Szanowni państwo, teraz zaczniemy od różnych wydarzeń, które miały miejsce w drugim kwartale. No, dla nas kluczową kwestią w tym obszarze naszych działań to była implementacja wyroku sądu arbitrażowego w Sztokholmie. Ten wyrok miał miejsce 30 marca, natomiast kluczem było wdrożenie tego wyroku. Nie było to proste. Pierwsze faktury, które otrzymywaliśmy po zapadnięciu tego wyroku, były w starej formule cenowej, ale po paru tygodniach, mniej więcej po półtora miesiąca, udało nam się przejść na rozliczanie już według nowej formuły cenowej. Otrzymaliśmy korekty do faktur, co również ważne i to też chcę podkreślić, że jak gdyby nie tylko rozliczanie się, ale również kwestie techniczne, czyli otrzymywanie gazu od naszego partnera rosyjskiego Gazpromu, następowało absolutnie bez zakłóceń. Co również ważne, że 16 czerwca już formalnie podpisaliśmy aneks do naszej umowy, do kontraktu jamalskiego. W tym aneksie sformułowaliśmy nie tylko nową formułę cenową, która była wynikiem wyroku sądu arbitrażowego, ale również uzgodniliśmy zwrot dokonanych nadpłat. Mówię nadpłat, bo z naszej strony była to nadpłata w wysokości 1606 milionów dolarów za okres od listopada 2014 roku do końca lutego 2020 roku.
jak również no, takiej nadpłaty myśmy również dokonali na rzecz Gazpromu. Były takie momenty, były takie miesiące w wysokości prawie 90 milionów dolarów. Per saldo w efekcie te nadpłacone środki z naszej strony to było ponad 1,5 miliarda dolarów. I jak gdyby realizacja zwrotu tych nadpłat była również zapisana w tym aneksie ze zobowiązaniem naszego partnera rosyjskiego, że te środki wypłaci nam do 1 lipca. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że tak się stało. Także w ciągu 3 miesięcy udało nam się w pełni wdrożyć wyrok sądu arbitrażowego. Ja może przypomnę, że takich spraw w Europie Gazprom ma i pewnie będzie miał nadal wiele w przyszłości. Są to zazwyczaj procesy, które trwają po wiele lat, tak jak na przykład w przypadku naszego sąsiada ukraińskiego, który przez parę lat borykał się z wydobyciem środków właśnie od Gazpromu. Nam to zajęło 3 miesiące. No, szanowni państwo, od tego musieliśmy też odprowadzić podatek, ponieważ jak gdyby no, te noty kredytowe były wystawione w czerwcu, więc za czerwiec musieliśmy zapłacić bardzo wysoki podatek i sprawdziliśmy. Była to najwyższa zaliczka w historii polskiego budżetu przekazana w ramach CIT-u przez podmiot gospodarczy. W naszym przypadku ta zaliczka wyniosła 1 145 milionów złotych i w zdecydowanej większości był to podatek CIT właśnie związany z przekazanymi nam środkami Gazpromu. Więc kolejny rekord, o którym możemy powiedzieć, który był naszym dziełem w tym drugim kwartale zeszłego roku. Pragnę jeszcze tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż 17 maja wygasła umowa na przesył gazu przez Polskę. Była to umowa pomiędzy spółką Europol Gaz, w której my mamy znaczące udziały, a Gazpromem. Operatorem od 17 maja stała się inna nasza siostrzana spółka Gaz System. Może już nie wszyscy pamiętają, ale obawialiśmy się różnych reperkusji związanych z wygaśnięciem tej umowy. Nic takiego się nie stało. Wszystko przeszło gładko. Gaz płynął nie tylko do nas, do Polski, ale również gaz był przesyłany rurociągiem jamalskim bez zakłóceń. Oczywiście było parę dni, kiedy jak gdyby natężenie przepływu tego gazu było niższe, ale to ze względów ekonomicznych widzimy, że partner rosyjski nie korzystał w pełni, ale w tej chwili wykupił pełne moce, znaczy nie pełne, ale znaczące moce przesyłowe i ten gaz również przez rurociąg jamalski płynie bez zakłóceń. Inne kwestie zagraniczne, które były szalenie ważne, to nasze działania wspólnie z polskim rządem na arenie europejskiej o to, żeby spółka Nord Stream 2, która zarządza budowanym rurociągiem Nord Stream 2, żeby nie uzyskała specjalnych przywilejów, czyli żeby była tak samo traktowana jak każdy inny podmiot, który chce działać na rynku europejskim. I tu chciałbym wyraźnie podkreślić, że te nasze wspólne działania z rządem no, zakończyły się wieloma sukcesami. Pierwszy z nich szalenie ważny to było oddalenie przez regulatora niemieckiego Bundesnetzagentur wniosku spółki Nord Stream 2 o derogację dla właśnie rurociągu Nord Stream 2. Nasze dwie spółki były dopuszczone do tego postępowania. Nasza spółka matka, czyli PGNiG SA, jak nasza spółka niemiecka PST. I widzimy wyraźnie, że regulator niemiecki nie tylko wysłuchał, ale zgodził się z naszymi argumentami. I nasze argumenty sprowadzały się do tego, że no, wszystkie podmioty, które chcą operować na rynku europejskim, powinny podlegać tym samym zasadom.
a Nord Stream 2 nie był rurociągiem ukończonym przed majem zeszłego roku, bo tylko te rurociągi, które były zakończone, mogły być jak gdyby wyjęte spod tej jurysdykcji europejskiej. Więc to był nasz duży sukces. Również nasze działania inne na poziomie europejskim, takie jak decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli Sądu Europejskiego, która odrzuciła wniosek spółek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 o nowelizację, tak naprawdę odrzucenie trzeciej dyrektywy gazowej. Szanowni Państwo, te sprawy związane ze sporami, one się nie kończą, one się będą dalej kontynuowały. Przykładem tego będzie fakt, że spółka Nord Stream 2, ona zaskarżyła ten wyrok sądu arbitrażowego do Wyższego Sądu w Düsseldorfie i my jako PGNiG, a tak naprawdę dwie nasze spółki, PGNiG SA i PST GmbH, czyli nasza spółka niemiecka, zdecydowaliśmy się o to, żeby uczestniczyć w tym postępowaniu sądowym, czyli w tym, którego przedmiotem jest właśnie skarga ze strony Nord Stream 2. Więc tutaj dalej będziemy obecni w tych właśnie kwestiach europejskich. Proszę Państwa, pozostałe. Dalej jesteśmy coraz silniej obecni na szelfie norweskim. Pamiętajcie Państwo, że ostatnim razem mówiliśmy, że jesteśmy tam na 7 złożach, na 31 koncesjach. Kontynuujemy i wydobycie, kontynuujemy prace poszukiwawcze. W tym roku nasza prognoza wydobycia jest na poziomie 0,5 miliarda metrów sześciennych. Zakładamy, że w przyszłym roku to będzie 0,7 miliarda. W kolejnych latach chcielibyśmy osiągnąć poziom 2,5 miliarda metrów sześciennych, a to między innymi po to, żeby jak najwięcej tego, nazwijmy to, naszego gazu norweskiego płynęło w nowo budowanym rurociągu bałtyckim. Nasza ilość koncesji się zmniejszyła, bo wspólnie z naszymi partnerami uznaliśmy, że na trzech koncesjach wyniki prac poszukiwawczych nie dają na tyle dobrych rezultatów, żeby dalej tą naszą działalność poszukiwawczą kontynuować, więc ta ilość naszych koncesji tam się zmniejszyła. To, o czym już mówił kolega prezes Wacławski, sprowadzamy coraz więcej gazu ciekłego, gazu LNG. To wyrażało się w tym, że w pierwszym półroczu mieliśmy 21 dostaw, czy względem 16, które miały miejsce w zeszłym roku, i ilość wprowadzanego gazu w tej postaci po regazyfikacji, czyli gazu ciekłego po regazyfikacji, przekroczyła już 2 miliardy metrów sześciennych. To był wzrost o prawie 1/4 w tym pierwszym półroczu. Czyli można powiedzieć, że też pomimo tych trudnych warunków, pomimo koronawirusa, my tego gazu sprowadzamy więcej. Natomiast nie ma co ukrywać, że ta sytuacja na rynku europejskim tutaj była bardzo niekorzystna, bo wiele tych ładunków gazu z różnych kierunków, ale szczególnie z kierunku amerykańskiego, było w tym pierwszym półroczu ograniczonych. No, co więcej, 3 lipca mieliśmy 100. dostawę gazu i co również ważne, no, te najważniejsze kierunki dostaw gazu to katarski z rejonu Zatoki Perskiej i ze Stanów Zjednoczonych, i trzeba też powiedzieć, że w najbliższych latach to ten kierunek amerykański będzie tutaj dominował. Tam mamy umowy wieloletnie podpisane z naszymi partnerami amerykańskimi i za parę lat będziemy mogli sprowadzać ponad 9 miliardów metrów sześciennych gazu z kierunku właśnie amerykańskiego i około 3 miliardów właśnie z kierunku Zatoki Perskiej.
Bardzo ważna rzecz, jak gdyby staramy się wspólnie z spółką Gaz System, która odpowiada za infrastrukturę, szczególnie przesyłową, ale też właśnie za terminal LNG imieniem Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Staramy się budować hub gazowy tutaj w Polsce. Wyrazem tego jest coraz większa sprzedaż gazu ziemnego za granicę przez naszą spółkę. W tym pierwszym półroczu ona wzrosła prawie trzykrotnie i to jest, myślę, że bardzo dobra wiadomość. Proszę też pamiętać, że budowane są kolejne interkonektory polskie, czyli my mamy połączenia, nie tylko ten połączenie z Rosją przez Białoruś, rurociągiem jamalskim, mamy połączenia z Niemcami, z Ukrainą, z Czechami, ale budowane są również połączenia rurociągowe ze Słowacją i z Litwą. Sądzimy, że to też będzie przyczynkiem do naszej silniejszej pozycji handlowej. Dziękuję. Poszukiwanie i wydobycie. Przekazuję pałeczkę koledze, panu prezesowi Perkowskiemu. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, no cóż, przy obecnej cenie węglowodorów i wynikach, które były przedstawione, trudno państwa czymś tutaj zaskoczyć w tym naszym obszarze poszukiwań i wydobycia, ale chciałbym państwa zapewnić, że tak płynnie przechodząc z Ukrainy na pobliski przemyśl, cały czas pracujemy mimo wszystko nad utrzymaniem naszej stabilnej produkcji krajowej, która dla nas jest bardzo ważna. Przy obecnej cenie węglowodorów być może ma mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na wyniki finansowe naszej spółki, ale jest ważna między innymi z tego tytułu, że jest w kraju, że stanowi dodatkowe bezpieczeństwo, a ponadto jest te prace kontynuowane są z wykorzystaniem po prostu lokalnych, krajowych podmiotów i tu są też odprowadzane podatki. Proszę państwa, nie będę skupiał się na tych wynikach konkretnych odwiertów uruchamianych, które cząstkowo państwu komunikowaliśmy. Jest to między innymi korzeniówek 2K i 1K, gdzie łącznie odkryliśmy złoże o wydajności 24 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Jest to zapałów 3K, jest to złoże Mirocin. Ale dlaczego mogliśmy to odkryć? Proszę państwa, mogliśmy to odkryć między innymi dlatego, że poprzez nasz projekt Cyfrowe Złoże, który już był dla państwa komunikowany, faktycznie jesteśmy w stanie dotrzeć i znaleźć te horyzonty gazonośne, które do tej pory były niedostrzegane. Wchodząc bliżej w szczegóły, przedstawię państwu, na czym to mniej więcej polega. Otóż proszę państwa, złoże Mirocin, proszę sobie wyobrazić, że do tej pory eksploatacja tego złoża, która trwa już od nieprzerwanie 1962 roku, ona obejmowała eksploatację 6 horyzontów. Te horyzonty są bardzo często jak tiramisu poprzekładane poszczególne warstwy. Te horyzonty były na głębokościach od 550 do 1000 metrów. Proszę państwa, odkryliśmy dotychczasowe zasoby gazonośne na kolejnych horyzontach. Łącznie ich zidentyfikowanych jest 16. Te zasoby dotychczas szacowane na poziomie 4,5 miliarda metrów sześciennych w tym złożu, one zostały teoretycznie już szczerpane w prawie około 92%, czyli na poziomie 4,2 miliarda metrów sześciennych. Ale dzięki tym naszym nowym pracom, wykorzystując, proszę państwa, tą samą infrastrukturę do ewakuacji gazu, bo to nie jest tak naprawdę tylko odwiert, to jest cała masa innych urządzeń, które muszą być tam zainstalowane, ale również wykorzystując, proszę państwa, niektóre odwierty, które były nieczynne lub są czynne i eksploatowane, jesteśmy na bazie relatywnie niewielkich kosztów dostać się do tych głębszych, nowo odkrytych horyzontów i dalej prowadzić rentowną produkcję, zapewniając tą stabilizację produkcji. To mniej więcej na tym polega. Te horyzonty z uwagi chociażby na tą inną technikę nie były do tej pory postrzegane. Ale proszę państwa, dziś również, ponieważ jesteśmy, czy tutaj mówię państwu o Podkarpaciu, jesteśmy na trochę innym etapie. Widzimy i zauważamy tak naprawdę to całe otoczenie, które wokół
wokół się zmienia, widzimy pewną presję klimatyczną i na te nasze złoża, które dzisiaj, proszę Państwa, przy obecnej cenie węglowodorów patrzymy również inaczej, jako pewien potencjał nie tylko do wydobycia węglowodorów, czyli gazu, ropy naftowej, ale jako również pewien potencjał, który umożliwi nam zatłaczanie płynów, gazów, gazu w postaci dwutlenku węgla. Jest to między innymi jedna z naszych rozpoczynanych czy projektów pilotażowych, które chcemy uruchomić nieprzypadkowo w Przemyślu. I nieprzypadkowo Państwu wyświetlamy tutaj kolejny obiekt elektrociepłownię Przemyśl, którą miesiąc temu pan prezes Kwieciński miał okazję zainicjować budowę. Ponieważ, proszę Państwa, załóżmy pewną zbieżność. Mówimy w tym momencie o niewielkiej być może jednostce, ale nowoczesnej, którą faktycznie zaczynamy budować, która jest zlokalizowana w Przemyślu, gdzie mamy zarówno wyeksploatowane złoża, wyeksploatowane horyzonty, eksploatowane w trakcie i takie, do których jeszcze tak naprawdę nie dotarliśmy. Czyli jest to miejsce idealne z punktu widzenia tak naprawdę możliwości przetestowania czy przeprowadzenia pierwszego pilotażowego projektu w postaci budowy jednostki wytwarzającej ciepło i energię elektryczną, która będzie zasilana metanem, ale jednocześnie może być nieemisyjna, czyli neutralna dla klimatu. Na miejscu możemy po prostu faktycznie zaopatrywać tą elektrociepłownię w gaz, możemy wychwytywać dwutlenek węgla i jednocześnie do tych naszych złóż, które są w naszym portfelu, zatłaczać. Proszę Państwa, to nie jest dla nas żadne nowe odkrycie, to są kompetencje, które faktycznie stanowią naszej unikalności. Ponieważ między innymi technika zatłaczania dwutlenku węgla jest to technika od wielu lat znana, umożliwiająca intensyfikację prac wydobywczych i zarówno wydobywczych związanych z wydobywaniem gazu ziemnego, jak również ropy naftowej. Zatem wszystkie kompetencje i jednocześnie ta koncentracja tych wszystkich elementów w jednym miejscu daje nam szansę na zakomunikowanie Państwu i zainicjowanie tych naszych, powiedzmy sobie, nowego spojrzenia na te zasoby, które dziś nabierają innego znaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. O przedstawienie efektów działań w innych, kolejnych sektorach działania Grupy Kapitałowej proszę Pana Prezesa Jarosława Wróbla. Szanowni Państwo, dzień dobry. Nie tylko zwiększamy import LNG do Polski, ale co najważniejsze, zwiększamy również sprzedaż LNG, między innymi poprzez rozwój gazyfikacji wyspowej i pregazyfikacji. Wyraźnie widać na tym slajdzie, że sprzedaż LNG wzrosła o ponad 60% rok do roku. Również należy wspomnieć o tym, że od kwietnia tego roku rozpoczęliśmy eksploatację terminalu w Kłajpedzie. Dlaczego terminal w Kłajpedzie i dlaczego rozwój LNG? To przede wszystkim wejście również w obszar bunkrowania. Wiążemy z bunkrowaniem statków ze względu na dyrektywy związane z rozwojem Zielonego Ładu dotyczące przede wszystkim transportu morskiego, w najbliższej dekadzie ogromną z tym nadzieję i przyszłość na wzrost naszego wolumenu sprzedaży po prostu gazu LNG. I interesuje nas nie tylko rynek polskich portów, ale co bardzo istotne, interesuje nas cały basen Morza Bałtyckiego w tym zakresie. Jeżeli chodzi o obszar dystrybucji, widzimy tutaj konsekwentną realizację polityki gazyfikacji Rzeczpospolitej poprzez i rozwój gazyfikacji sieciowej i rozwój po prostu pregazyfikacji na bazie właśnie gazyfikacji wyspowej LNG. Jak Państwo widzicie, liczba zgazyfikowanych gmin wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 16 do 130 z programu 300 gmin, które mamy zgazyfikować do roku 2022. Liczba wszystkich gmin zgazyfikowanych osiągnęła już 65%. Jeżeli spojrzymy na wielkości oddawanych przyłączy gazowych, to tylko w pierwszym półroczu roku 2020 oddaliśmy do użytku
blisko ponad 51 tysięcy przyłączy. Pragnę przypomnieć, że jeszcze w latach 2015-2016 tyle oddawaliśmy w ciągu praktycznie całego roku, a w latach wcześniejszych wybudowanie około 40 tysięcy przyłączy było bardzo dobrym wynikiem. Plan na ten rok to jest minimum 84 tysiące przyłączy i sądzę, że po wynikach pierwszego półrocza plan ten na pewno powinien zostać zrealizowany. To samo jeżeli chodzi o rozwój nowych odcinków sieci, znaczący wzrost w stosunku do pierwszego półrocza roku 2019. Oddaliśmy ponad 2148 kilometrów nowej sieci gazowej. Polska Spółka Gazownictwa to również przede wszystkim postawienie na cyfryzację, na nowe sposoby komunikowania się z klientami i podnoszenia przede wszystkim efektywności obsługi, co bardzo znacząco skraca czas wydawania warunków przyłączeniowych, obsługi całego procesu przyłączeniowego i również procesu inwestycyjnego związanego z realizacją inwestycji sieciowych. Ten slajd prezentuje, jak znacząco poprzez cyfryzację wzrosły kanały komunikacji z klientami. CNG i LNG. Oprócz LNG, które jest wykorzystywane do pregazyfikacji nowych obszarów i do bunkrowania, stawiamy bardzo mocno na dalszy rozwój segmentu CNG, przede wszystkim w obszarze komunikacji. I znowu, patrząc półrocze do półrocza, ten rynek wzrósł nam, tutaj sprzedaż wzrosła nam o ponad 47,5%. Jest to związane między innymi z realizacją rządowych projektów Czyste Powietrze, rządowych projektów związanych z wdrażaniem po prostu polityki Zielonego Ładu i z bardzo istotnych zmian w komunikacji, między innymi realizacji ustawy o elektromobilności, gdzie Polska Spółka Gazownictwa oraz PGNiG OD mają bardzo znaczący wkład, jeżeli chodzi o budowę nowych stacji CNG w tym zakresie. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z ustawą do końca pierwszego kwartału przyszłego roku takich nowych stacji ma powstać około 38 sztuk. Obrót detaliczny rozwija swoje usługi, stając się coraz bardziej firmą, która nie tylko kojarzy się ze sprzedażą gazu czy ze sprzedażą energii elektrycznej, ale również tak zwanych usług dodatkowych. Tutaj wykorzystujemy współpracę z naszym towarzystwem ubezpieczeniowym z jednej strony, natomiast z drugiej strony z innymi firmami ubezpieczeniowymi, jak również staramy się skutecznie wdrażać pakiety Pomocna Ekipa oraz dosłownie w ostatnich miesiącach pomoc prawną. PGNiG OD to również znaczący wzrost kontaktów z klientem poprzez rozwój cyfryzacji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że praktycznie w ciągu najbliższych lat do roku 2024-2025 musimy całkowicie przejść na cyfrowe platformy komunikowania się po prostu z klientami jako najbardziej efektywną formę kontaktu i realizacji obsługi procesów handlowych i obsługi klienta w ogóle. I wreszcie coś, co nas wyróżnia na pewno na rynku polskim. Ogromna dynamika na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 roku, jeżeli chodzi o rozwój programu biometanowego. Z programem biometanowym wiążemy ogromne nadzieje i nie tylko wiążemy te nadzieje, ale co najważniejsze, wykonujemy konkretne kroki. Na tym slajdzie pokazujemy, że po pierwsze w marcu 2020 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zatwierdził standard techniczny zatłaczania biometanu do sieci. To jest pierwszy 7-milowy krok, który umożliwia nam realne myślenie o zazielenieniu po prostu dystrybucji gazu w Polsce. Ten standard techniczny jest opracowany, jest zatwierdzony i jest standardem obowiązującym w Polskiej Spółce Gazownictwa. Po drugie, do 20 sierpnia 2020 roku
Polska Spółka Gazownictwa wydała 17 warunków przyłączenia biogazowni do sieci dystrybucyjnej i podpisała jedną umowę przyłączeniową. Więc wreszcie mamy przełom, wreszcie ruszyło. Jest realna szansa, że na przełomie roku 2020-2021 pierwsza biogazownia fizycznie będzie przyłączona do sieci po prostu dystrybucyjnej, tak żeby gaz, biometan po prostu został zatłoczony do sieci i dzięki temu chcemy rozpocząć realną budowę rynku biometanu po prostu w Polsce, z którym wiążemy ogromną nadzieję. Sądzimy, że do końca 2025 roku około 1,5 miliarda metrów sześciennych biometanu będzie dystrybuowane sieciami Polskiej Spółki Gazownictwa, a do końca dekady 2020, czyli do 2030 roku szacujemy, że powinno to być około 4 miliardy metrów sześciennych biometanu w sieciach Polskiej Spółki Gazownictwa. Proszę bardzo, panie prezesie. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Program biometanowy nie jest jedynym, który wyznacza nasz zielony zwrot. O przybliżenie kolejnych proszę prezesa Jerzego Kwiecińskiego. Jak państwo wcześniej wspominaliśmy, w tej chwili przeprowadzamy proces aktualizacji naszej strategii średniookresowej, strategii na lata 2017-2022. Chcemy być taką spółką, która będzie się specjalizowała w różnych gazach, nie tylko w gazie ziemnym i ich postaciach, w postaci sprężonej CNG, w postaci ciekłej LNG, ale również chcemy produkować ten gaz, jakim jest metan, w innej postaci. Stąd program właśnie biometanowy, który będzie, myślę, że takim naszym flagowym programem, najważniejszym programem. Oceniamy, że w ciągu 10 lat będziemy chcieli wybudować 1500-2000 biogazowni w całym kraju, więc to da olbrzymi impet do zrównoważonego rozwoju naszego kraju, bo zakładamy, że praktycznie każda gmina będzie miała taką właśnie swoją biogazownię, a tak naprawdę biometanownię, bo nam zależy nie tyle na produkcji takiej mieszaniny węglowodorów, jakim jest biogaz, ale na wysupłaniu, na produkcji już biometanu, który z jednej strony mógłby być wtłaczany do sieci i to w tej chwili robimy, ale również w biometanu, który będzie mógł być wykorzystywany na przykład w transporcie, czyli on będzie mógł tak samo być i sprężany czy skraplany, jak to się dzieje z tradycyjnym gazem ziemnym. I te inwestycje, które szacujemy, trzeba będzie w Polsce wykonać, to w ciągu tych 10 lat będzie około 70 miliardów złotych. Chcemy tu wyraźnie powiedzieć, bo tu dzisiaj kolega na ten temat nie mówił, to nie wyobrażamy sobie tak, że tych 1500-2000 biogazowni to będą biogazownie przez nas budowane. To znaczy owszem, będą również i przez nas budowane, ale generalnie to będzie model franczyzowy, na którym w tej chwili pracujemy. Inwestorami dla tych biometanowni będą czy inwestorzy prywatni, czyli zakładamy lokalni, czy inwestorami będą samorządy. A my im w tym pomożemy i damy im rzecz najważniejszą, bo damy im kontrakt długoterminowy na odbiór tego gazu. Bo ten gaz będziemy chcieli wykorzystywać właśnie w naszych sieciach dystrybucyjnych. Czy to istniejących, czy nowych sieciach, które będą właśnie budowane pod kątem tych budowanych biometanowni, ale już jako sieci rozproszone, czyli one nie będą połączone z tym całym systemem sieci gazowych, które państwo widzieliście niedawno na mapce. Chcemy się specjalizować, jak powiedziałem, w gazach. I takim gazem jest wodór, z którym świat w tej chwili wiąże ogromną przyszłość, szczególnie w Europie. Tu chciałbym wyraźnie powiedzieć, że z inicjatywy rządu, szczególnie Ministerstwa Klimatu, weszliśmy jako członek do koalicji wodorowej. Również Polska dołączyła do Hydrogen Alliance, czyli też takiej inicjatywy na poziomie europejskim. I nawet wcześniej, zanim jak gdyby to zostało sformalizowane, my żeśmy już sprecyzowali swoje pierwsze działania w tym obszarze. I to na pewno nie będzie koniec, ale
ale chcemy się również specjalizować w wodorze, szczególnie w wodorze, który będzie mógł być wykorzystywany w sieciach gazowych. Wodór może być mieszany z gazem ziemnym. Już bardzo wiele krajów deklaruje to, że bez większych problemów technicznych może mieszać w istniejących sieciach gaz ziemny właśnie z wodorem. Mówimy tutaj o kilku procentach. Myśmy wcześniej też takie badania jako spółka prowadzili, które wskazywały, że mieszanie do 8% obecnego gazu ziemnego z wodorem nie powinno prowadzić do w zasadzie żadnych zasadniczych zmian w tej infrastrukturze technicznej. Więc wodór, który będzie po prostu produkowany, będzie mógł być wtłaczany do sieci i oczywiście będzie mógł być wykorzystywany w celach transportowych. Proszę pamiętać, że w tej chwili mówi się o rewolucji, której może dokonać wodór w tym transporcie ciężkim, w transporcie samochodowym, również w innych przemysłach, szczególnie na przykład w przemyśle hutniczym, gdzie może zastąpić obecnie wykorzystywany węgiel koksowy. Szanowni Państwo, więc my w tym procesie chcemy zauczestniczyć. Już zaczęliśmy realizację projektu, który ma polegać na wybudowaniu naszej instalacji fotowoltaicznej, z której to instalacji produkowany prąd chcemy wykorzystywać do procesu elektrolizy wody i do otrzymywania tak zwanego zielonego wodoru. Polska jest dużym producentem wodoru, bodajże 5. największym w Europie, a nawet na świecie, w tej chwili nie pamiętam, ale jest dużym producentem wodoru, ale wodoru technicznego. Czyli to nie jest taki wodór, który można od razu wziąć, no nie wiem, i wtłoczyć do sieci, czy wykorzystać w transporcie. Musiałby być bardzo solidnie oczyszczony. On jest wykorzystywany w procesach chemicznych. Ale wiemy, że duży rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój OZE, szczególnie wiatru, ale i fotowoltaiki, będzie mógł być wykorzystywany do produkcji wodoru. My też w tym będziemy chcieli uczestniczyć. Często jestem pytany właśnie o synergię naszej współpracy z Orlenem i w przyszłości w ramach jednego koncernu. To jest właśnie jeden z tych obszarów, gdzie widzimy olbrzymie możliwości takiej właśnie synergii. No i chcemy też pierwszą właśnie taką stację do tankowania wodoru również wybudować. Proszę Państwa, chcemy wejść w segmentozę znacznie bardziej silniej. Ktoś, kto widział nasze wyniki, to widzi wyraźnie, że fakt, że no niektóre nasze aktywa są bezpośrednio czy pośrednio, można powiedzieć, aktywami węglowymi, powodują, że musimy mitygować to ryzyko związane z uprawnieniami do CO2 właśnie odnawialnymi źródłami energii. To jest pierwszy cel wchodzenia w obszar odnawialnych źródeł energii. Ale z drugiej strony, tu wspomniane przez kolegę biometanownie, jesteśmy absolutnie pewni, że te biometanownie, które będą powstawały lokalnie, one będą współpracowały z lokalnymi farmami wiatrowymi i również farmami fotowoltaicznymi po to, żeby uzupełniać zapotrzebowanie na energię elektryczną wtedy, kiedy ona nie będzie mogła być właśnie dostarczana właśnie z tej instalacji biometanowej, a myślę, że nadwyżki lokalnie będą mogły być wykorzystywane właśnie na przykład na produkcję wodoru, a który znowu wodór będziemy mogli lokalnie wtłaczać do sieci. Więc tu widać na wiele różnych synergicznych procesów, które będą mogły być realizowane. Więc w segment OZE na pewno będziemy chcieli silniej wchodzić, o tym mówiliśmy. Też kolejną ważną rzeczą to jest dla nas poprawa efektywności energetycznej. I tu od razu chcę wyraźnie powiedzieć, że nie chcemy mówić weźmy się i zróbcie to, tylko mówimy sami, że zabieramy się sami do tego, żeby tę efektywność energetyczną wprowadzać i na naszych nieruchomościach. To dotyczy naszych nieruchomości tutaj w Warszawie, ale również, że będziemy chcieli
to wprowadzać również do naszych zakładów produkcyjnych, więc chcemy również pokazać, że my również to potrafimy robić. Szanowni Państwo, długa to była nasza dzisiaj prezentacja, bo mieliśmy co pokazać. Chcemy się również pokazać jako duża spółka publiczna w Polsce, jako polska spółka, która nie tylko dba o własne wyniki finansowe i tu mamy się dzisiaj czym pochwalić, ale że również dbamy o nasze otoczenie, czyli realizujemy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również naszej lokalnej odpowiedzialności biznesu, czyli pomagamy tam lokalnie, gdzie jesteśmy, gdzie są nasze firmy, gdzie są nasze zakłady. Przykładem tego była pomoc dla powodzian z Podkarpacia, gdzie żeśmy przekazali wszystkim najbardziej potrzebującym rodzinom, które zostały dotknięte powodzią. Nie była to rzecz, na której my się znamy, trzeba szczerze powiedzieć, więc to też wymagało pewnego dla nas wysiłku, ale tutaj we współpracy z Urzędem Wojewódzkim Podkarpackim, we współpracy z samorządami lokalnymi i również z Wojskami Obrony Terytorialnej, co brzmi trochę dla Państwa może dziwnie, ale żołnierze nam naprawdę bardzo dużo pomogli. Udało nam się tą pomoc bardzo skutecznie w ciągu paru tygodni wszystkim potrzebującym przekazać. Tak samo było również, że włączyliśmy się w proces wsparcia walki z koronawirusem, wspierając placówki zdrowotne. Wsparliśmy między innymi około 20 szpitali w Polsce w różnej skali. Szczególnie tam, gdzie my działamy, ale też pamiętamy o innych krajach, bo takie wsparcie żeśmy przekazali za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla Ukrainy i również dla Mołdawii. I też uważamy, że takie nasze spółki powinny dbać o historię. Dbamy o własną historię, historię gazownictwa, ale również udzielamy wsparcie w akcjach dla powstańców warszawskich. Muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy powstańcy, jest ich około 400, otrzymują od nas wsparcie, czyli na przykład nie muszą płacić za gaz. Wspieramy posiłki dla nich. Również bezpłatnie objęliśmy nim tym pakietem, o którym Pan mówił, pakietem właśnie na zdrowie, czyli usług medycznych, więc pamiętamy o nim, bo to, co dzisiaj mamy w naszym kraju, że mamy wolność i że my możemy funkcjonować, to między innymi im również zawdzięczamy. Też, Szanowni Państwo, no, myślę, że nieprzypadkowo włączyliśmy się no, chyba w najważniejsze w tym roku wydarzenie związane z rocznicami, a mianowicie w stulecie wygranej naszej bitwy warszawskiej, zaliczanej do 18 czy do 20 największych bitew w historii świata. Trochę symbolicznie, bo właśnie my też żeśmy w tym roku wygrali ważną batalię, wprawdzie na gruncie ekonomicznym, gospodarczym, ale uważaliśmy, że również nasza spółka powinna uczestniczyć w tych układach, w tych rocznicowych wydarzeniach, więc byliśmy mecenasem głównym specjalnego widowiska 1920 Wdzięczni Bohaterom. Więc, Szanowni Państwo, przepraszamy, że tak długo, ale mieliśmy dużo dzisiaj do pokazania. Chcieliśmy pokazać, że polskie spółki potrafią. To widać bardzo wyraźnie. Chcieliśmy również pokazać, że w ciągu tych pół roku nasz nowy zarząd naprawdę ma bardzo, bardzo dobre wyniki finansowe. Znacząco żeśmy przekroczyli te wszystkie parametry, czy to związane z kapitalizacją, czy związane z ceną naszych akcji w stosunku do momentu, kiedy obejmowaliśmy stery spółki, że doskonale sobie poradziliśmy również z koronawirusem. Było to silne tąpnięcie, ale to tąpnięcie dotyczyło całej giełdy, dotyczyło wiele spółek. Nasza spółka pokazuje, że możemy. A teraz, Szanowni Państwo, jesteśmy na drodze do budowania jeszcze większego podmiotu multienergetycznego. Takie prace już rozpoczęliśmy razem z Orlenem. Powołaliśmy specjalne zespoły, które się tym zajmują, bo uważamy, że polska gospodarka
potrzebuje silnych podmiotów, które będą działały nie tylko na rynku krajowym, ale które będą rozpoznawanymi czempionami na rynkach międzynarodowych. I konsekwentnie ten proces realizujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu, panie prezesie. Mimo że prezentacja była wyczerpująca, jak powiedział pan prezes, zapewne są pytania. Jeśli tak, zapraszamy do zadawania. Na sali jest kolega, który poda mikrofon. Będziemy wdzięczni za korzystanie z maseczek przy korzystaniu z mikrofonu. Ale ja zdejmę, bo będzie mnie nie słychać. Ja mam kilka pytań oczywiście. Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza. Przedstawię. Pierwsze to chciałbym się dowiedzieć taką rzecz. Mianowicie w maju Bundesnetzagentur na 20 lat zwolniło Nord Stream pierwszy z unijnych przepisów antymonopolowych. Chciałbym się dowiedzieć, jak spółka komentuje tę decyzję, czy podjęła jakieś, czy próbowała zaskarżyć. Mówię o Nord Streamie pierwszym, podkreślam. 20 lat, maksymalny dopuszczalny okres. Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ spółka publicznie nigdy nie skomentowała tej decyzji, chciałbym się teraz wreszcie dowiedzieć takiego komentarza, usłyszeć taki komentarz. Drugie pytanie. Do pana prezesa Wacławskiego. A mianowicie państwo przedstawiali wyniki takie pro forma spółki w razie odjęcia bez zdarzeń jednorazowych, prawda, takich jak odpisy i retroakcja. Czy też można przedstawić jakiś taki wynik spółki bez uwzględnienia zarówno wyników bieżących arbitrażu, tak, czyli obniżenia bieżącej ceny gazu, jak też bez uwzględnienia skutków taryfowych, bo w końcu zmieniały się taryfy, rosły w górę, prawda? W tym okresie i to zdaje się też miało wpływ na przychody i zyski spółki, zwłaszcza w takiej sytuacji taniejącego gazu. I trzecia kwestia do pana wiceprezesa Wróbla. Jak to się stało, że pan bez zezwolenia Rady Nadzorczej został członkiem Rady Nadzorczej Anwilu, spółki konkurencyjnej i mimo to nadal jest pan, zajmuje pan to swoje stanowisko, chociaż było to sprzeczne z kontraktem menedżerskim, prawda? Już wszystkie, tak? A, na razie, dobrze. To zaczniemy od pierwszego. Podkreślę to, co wcześniej mówiłem. Uważamy, że wszystkie podmioty, które funkcjonują w tym przypadku na rynku gazowym, powinny podlegać tym samym zasadom i je respektować po to, żeby zasady konkurencji były utrzymane. Widzimy, że ta decyzja, o której pan mówi, ona została podjęta zgodnie z prawem, ale nie ma co ukrywać, że ona daje uprzywilejowaną sytuację, uprzywilejowaną pozycję dla spółki Nord Stream 1. Faktem jest, że ona jest czasowa, ale proszę zobaczyć na wyjątkowo długi okres. Nasze działania później zmierzały do tego, żeby druga spółka, Nord Stream 2, już takim zasadom nie była, takim samym warunkom, nie była, czy korzystnym warunkom, nie była poddana. To by oznaczało, że dwa rurociągi, dwa kluczowe rurociągi dla Gazpromu, gdyby ten drugi oczywiście był wybudowany, byłyby wyjęte spod trzeciej dyrektywy gazowej unijnej. To między innymi miałem na myśli, że instytucje niektóre, czy to europejskie, czy krajowe, mówię europejskie, bo trzeba powiedzieć, że my również zaskarżamy decyzję Komisji Europejskiej, że niektóre instytucje preferują tutaj naszego rosyjskiego partnera, preferują Gazprom na rynkach europejskich. I te działania, o których mówiłem, w tej chwili zmierzają do tego, żeby właśnie Nord Stream 2, czyli ten druga nitka rurociągu Nord Stream, nie miała takiej uprzywilejowanej pozycji, jaką ma Nord Stream pierwszy, bo uważamy, żeby to mocno zakłóciło konkurencję na rynku europejskim.
drugie pana pytanie do wyników. Ja przypomnę, że myśmy tam częściowo, wie pan, pokazywali, bo on nie był oczyszczony od taryfy, ale wie pan, my działamy na rynku regulowanym. No, znaczy, no, truizmem jest, że nie liczyliśmy wariantów wyłączając poszczególnych zmian taryf. I takiego wariantu nie mamy i prawdą jest oczywiście, że te taryfy się zmieniały, natomiast trzeba pamiętać, że te taryfy nie zawsze jakby rosły, to znaczy to, że taryfa dystrybucyjna wzrosła od kwietnia tego roku, no to jest oczywiście truizm, znowu 3,5% wzrostu, natomiast przez pierwszy kwartał tego roku mieliśmy obniżoną taryfę w stosunku do jeszcze poprzedniej taryfy o 5%, ale jak najbardziej, jak to jest prawda jest oczywiście taka, że w przypadku dystrybucji no to wpływ ma taryfa, w przypadku wytwarzania również taryfa na ciepło, która była jeszcze z połowy roku ubiegłego na Warszawę, chyba z września roku ubiegłego, a na termikę energia przemysłowa z lipca roku ubiegłego i tam były wzrosty taryf. Natomiast znowu taryfa detaliczna uległa obniżce raz w styczniu o 2,9% i teraz będziemy mieli obniżkę w lipcu, od lipca. No nie prowadzimy takiej księgowości, to pewnie pan redaktor oczywiście też wie, jakby licząc, jakby było w starym świecie, natomiast prawda jest taka, że oczywiście te taryfy mają wpływ, natomiast one też podążają gdzieś tam za trendami, za cenami gazu i ja tak rozumiem, że pan prezes URE też ma na celu poprzez zmianę taryfy jakby dostosować te ceny do rynku. Teraz może ja, tak? Panie redaktorze, ponieważ ten wątek bardzo pana interesuje, ja sądzę, że też pana czytelników również. Wie pan, jest stare powiedzenie, tylko prawda nas wyzwoli. Więc odpowiadając na pierwsze pana pytanie, jak najbardziej zgodnie z prawem wystąpiłem do Rady Nadzorczej o takie zezwolenie. Natomiast Rada Nadzorcza nie odpowiedziała, ponieważ po 7 dniach zrezygnowałem z członkostwa Rady Nadzorczej w Anwilu. Odnośnie drugiego pana pytania, to wprowadził pan w tej chwili tutaj wszystkich siedzących i pana czytelników w błąd. Chyba że pan wykaże to. Anwil nie jest spółką konkurencyjną i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PGNiG. Ani żadnej spółki zależnej PGNiG. Proszę to wykazać. Nie, proszę pana, wprowadza pan wszystkich w błąd w tej chwili. Po pierwsze, panie redaktorze, kiedyś pana bardzo ceniłem, wie pan, 15 lat temu razem żeśmy w innym miejscu mieli okazję się spotkać, pracując nad wejściem PGNiG na giełdę. Historia czasem płata figle. A teraz, wie pan, na giełdzie odpowiadam panu wprost, dlaczego nie. Po pierwsze, zakupy gazu dla Anwilu, jak również dla wszystkich spółek orlenowskich prowadzi PKN Orlen od 5 lat. Wystarczyło sprawdzić i doczytać. Taryfa dystrybucyjna anwilowska i obrotowa dotyczy tylko i wyłącznie działalności na obszarze produkcyjnym Anwilu. Praktycznie to są tak zwane tereny albo poprzemysłowe, albo przemysłowe anwilowskie. Nie wykaże pan w żaden sposób działalności konkurencyjnej między PGNiG, bo próbował pan nakierować wszystkich na działalność dystrybucyjną, a po prostu Anwilem. Nie ma takiej możliwości. I taka działalność nie jest po prostu realizowana i na to istnieją analizy prawne dogłębne, nie tylko ze względu na skalę tej działalności. Nigdy nie była to działalność, proszę pana, konkurencyjna.
że już po nominacji do powołaniu do Rady Nadzorczej Anwilu, nie przedtem. Tak jak to mówiła, informowała też spółka PGNiG, obecna pana prezesa. Proszę pana, dokładnie w momencie, kiedy otrzymałem informację, że zostanę powołany do Rady Nadzorczej Anwilu. Nie mam wpływ na działania, jak każdy z nas, jakichkolwiek władz, ponieważ to nie ja się powołałem do Rady Nadzorczej Anwilu, tylko właściciel Anwilu mnie powołał. Tak samo jak do Rady Nadzorczej PGNiG powołuje też właściciel jasno po prostu określony, z ładem korporacyjnym. Proszę pana, zostałem powołany zgodnie z decyzją i po procedowaniu złożyłem normalne papiery i było procedowanie przez komisję kwalifikacyjną. Jak pan wie, do spółek Skarbu Państwa taki jest sposób po prostu powoływania. I po informacji właściciel poinformował mnie dokładnie w tym samym momencie, że jestem powoływany do Rady. Wystąpiłem w tym samym momencie do Rady Nadzorczej PGNiG, składając na ręce przewodniczącego. I tyle. Taka jest moja odpowiedź i takie są fakty. Proszę pana, zostałem tym zaskoczony, że w takim momencie zostałem powołany. I to wszystko. Panie redaktorze, jednak ten temat odbiega trochę od dzisiejszej tematyki konferencji. Być może będzie chwila po zakończeniu. Czy mają państwo jeszcze pytania związane z podsumowaniem naszej działalności? Bardzo proszę. Dzień dobry, Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Chciałem zapytać o sektor LNG oraz o łączenie Orlenu i Lotosu i PGNiG-u. Chciałem zapytać o te bardzo dobre wyniki. Jeśli już powstanie taka spółka, to jeśli porównamy wyniki Orlenu i Lotosu, wartość tych spółek, to kto będzie tym większym partnerem, a kto mniejszym? Kto będzie tą większą spółką w tym duecie? Drugie pytanie dotyczy LNG. Pierwsze, ceny LNG, bo zwiększamy bardzo mocno sprzedaż, więc pewnie to się opłaca. Wiadomo, że te ceny są coraz niższe. Czy można dać jakąś wskazówkę, jak niskie są? A druga część tego pytania dotyczy ekspansji na Ukrainie. Jest zwiększona sprzedaż, ale także są rozmowy na temat współpracy z Ukrainą i ze Stanami Zjednoczonymi. W zeszłym roku memorandum, teraz kolejne sygnały. Natomiast Naftogaz nie reaguje tutaj umową na przykład długoterminową z Polakami. Jak ten temat się rozwija właśnie między Polską a Ukrainą? Więc zacznę od pierwszego pytania, potwierdzając, proszę zobaczyć, my sprowadzamy coraz więcej LNG i to jest nie tylko LNG, który jest kupowany przez nas na bazie umów długoterminowych, które mamy z Katarem i ze Stanami Zjednoczonymi, ale również kupujemy LNG na rynku spotowym i takich dostaw mamy, proszę zobaczyć, coraz więcej. Kiedy my go kupujemy? Kiedy po prostu mamy zapotrzebowanie na ten gaz, czy w kraju, czy również mamy za granicą. To, o czym tutaj coś ciekawe, o czym mówił pan prezes Wróbel, że ten LNG przez nas kupowany jest nie tylko wtłaczany do sieci, czyli że on jest regazyfikowany po przewozie i wtłaczany do sieci przesyłowej i później trafia do sieci dystrybucyjnej w całym naszym kraju, ale my go coraz więcej sprzedajemy w postaci ciekłej, gdzie mamy odbiorców indywidualnych, różnych, którzy po prostu kupują ten gaz na ciężarówkach. I czy my poprzez naszą spółkę Gas Trading, czy oni sami, ten gaz jest rozwożony, sprzedawany po całym kraju. Odbiorcami zaczynają być również tacy odbiorcy, którzy go wykorzystują w zakładach przemysłowych, czyli mają tam swoje własne małe stacje regazyfikacji. I również ten LNG jest wykorzystywany w budowie naszych sieci rozproszonych, o których mówiliśmy.
Takie sieci rozproszone można bardzo szybko, że tak powiem, postawić. One mogą być zasilane czy gazem LNG, czy CNG. I ta ilość w związku z przydawanego gazu coraz bardziej wzrasta. Nowym ważnym segmentem, który będziemy chcieli znacznie bardziej zająć, to jest bunkrowanie. I to, czy to bunkrowanie, no, na razie jest ten popyt i na bunkrowanie z lądu, i również na bunkrowanie na wodzie. Z czym to jest związane? Z tym to jest związane, że po prostu napędy na statkach będą w najbliższych latach gwałtownie wymieniane, a to oznacza zwiększony popyt właśnie na LNG i nie ma co ukrywać, że my chcemy na tym zarobić. Ceny LNG. Faktycznie te ceny spadają. Te ceny są również określone jak gdyby w naszych umowach, które my mamy. Proszę zauważyć też jedną ciekawą rzecz, że o ile się prognozuje generalnie spadek zapotrzebowania na gaz ziemny w tym roku, o tyle nadal prognozy dotyczące wykorzystania LNG są pozytywne, czyli nadal na rynku europejskim jest zakładany wzrost. W naszym przypadku ten wzrost jest bardzo duży, bo no, za te pierwsze półrocze pokazaliśmy Państwu, że to jest 24%. Na poziomie europejskim mówi się, że to jest mniej więcej 4-5%. Ale widać wyraźnie, że jak gdyby te ceny LNG, żeby LNG się w ogóle sprzedawał, one muszą być konkurencyjne względem ceny gazu, który jest sprzedawany na rynkach hurtowych, który jest sprzedawany na giełdach w postaci gazowej. Gdyby tak nie było, to bardzo prosto, LNG by się nie rozwijał, ale tego jego bardzo dynamiczny rozwój na rynkach światowych ostatnio pokazuje, że jak gdyby ta machina rozwoju rynku LNG w zasadzie no nie daje się zatrzymać. Trochę wolniej w tym roku ten rynek się rozwija, ale nadal bardzo dynamicznie. I nawet spółki takie jak Gazprom, które wcześniej no niespecjalnie były zainteresowane rozwojem tego rynku LNG, również ten rynek LNG same rozwijają. Więc ceny LNG, one, że tak powiem, podążają za cenami gazowymi na świecie. No też proszę pamiętać, że inaczej niż w przypadku gazu musimy brać pod uwagę koszt transportu tego gazu. W przypadku gazu LNG trzeba brać pod uwagę poza kosztem transportu również koszt jego skraplania, a później regazyfikacji. Ale to nadal pokazuje, że ten gaz LNG może być konkurencyjny. I ja się zgadzam z tą opinią, że w najbliższych latach nastąpi jak gdyby przełamanie. To znaczy ilość gazu, którym się handluje na świecie, ilość gazu, wolumeny gazu LNG będą wyższe aniżeli wolumeny gazu, które są sprzedawane tą tradycyjną formą, czyli rurociągami. I ostatnia kwestia, o którą pan pytał, to naszej obecności na Ukrainie. My tam jesteśmy obecni od paru lat, od 2016 roku. Głównym naszym tutaj partnerem jest spółka URE, Ukrainian Energy, Energy Resources of Ukraine. Spółka ERU i to jest spółka, której my sprzedajemy gaz na rynku ukraińskim. Nie jest to największa spółka, no bo tam dominantem na rynku ukraińskim jest Naftogaz. Jak się pan pyta, czy my z nimi mamy kontakt, czy rozmawiamy? Tak, rozmawiamy, ale na razie to się
to się nie zakończyło jakimś, jak gdyby, jakimś znaczącym wspólnym projektem. Zresztą jeżeli by coś takiego było, to byśmy rynki informowali. Zresztą no mówię, my jesteśmy w kontakcie no, z różnymi podmiotami na rynku gazowym, bo proszę zobaczyć na przykład na szelfie norweskim, wszędzie gdzie jesteśmy, to nie jesteśmy sami, jesteśmy z innymi partnerami z sektora gazowego. Natomiast jeżeli mówimy o rynku ukraińskim, to my już założyliśmy formalne, pełne przedstawicielstwo na Ukrainie. Może jeszcze nie było takiego oficjalnego otwarcia z pompą, chociaż o tym myślimy, ale to tylko z racji koronawirusa, ale mamy tam przedstawicielstwo, mamy swojego przedstawiciela, natomiast my chcemy wejść silniej w segment upstreamu na Ukrainie i myślę, że na jesieni rozpoczniemy wspólne poszukiwania właśnie z tą wspomnianą spółką ERU w poszukiwaniach gazu w zachodniej Ukrainie, czyli tak naprawdę na tym Podkarpaciu ukraińskim. To jest coś, na czym my się znamy i wydaje nam się, że tam są duże wspólne możliwości. I myślę, że to też nie będzie nasze ostatnie słowo na rynku ukraińskim, ale wie pan, jak to zwykle bywa. No, trzeba mieć partnera. Wszędzie, szczególnie na tym bardzo trudnym rynku, bardzo, bardzo ryzykownym. No nie ma co ukrywać. Natomiast tę współpracę, którą w tej chwili mamy ze spółką ERO, ale trzeba wiedzieć, że ta spółka ma również znaczącego amerykańskiego współwłaściciela, ta współpraca naprawdę jest bardzo dobra. Zapraszam do kolejnych pytań. Może jednak. Julita Żyńska, Dziennik z tej strony. Ja chciałam jednak jeszcze nawiązać do pytania kolegi o fuzję z Orlenem. Wspominał pan, że EBITDA tego wspólnego koncernu przebije tą, którą państwo teraz prezentujecie. Kapitalizacja PGNiG jest też wyższa niż Orlenu na giełdzie. I jednak chciałabym powrócić do tego, no, kto powinien być integratorem i czy w jakiś sposób będą państwo rozmawiać o tym, jak ta integracja powinna przebiegać i czy jakieś warunki PGNiG będzie w tej sprawie negocjował. Co do fuzji, to tak jak wspomniałem, ten proces już się zaczął. Powołaliśmy zespoły, pracujemy nad przygotowaniem tej integracji. Warunkiem dla tej naszej fuzji jest zgoda Komisji Europejskiej, czyli mamy tu podobny proces, jaki miał miejsce w przypadku Orlenu i Energii czy Orlenu i Lotosu. To również prawda, że nasza spółka jest w tej chwili na giełdzie wyżej wyceniana aniżeli Orlen. No, mamy tę przyjemność, że możemy dzisiaj powiedzieć, że PGNiG jako grupa kapitałowa jest w ogóle najbardziej wartościową polską spółką przemysłową. Jesteśmy na drugim miejscu na parkiecie warszawskim, co nie ma co ukrywać, że to nasz zarząd napawa dumą, że udało nam się w pół roku z siódmego miejsca, bo tak było 10 stycznia, kiedy żeśmy przejmowali stery w zarządzie 10 stycznia tego roku. Byliśmy na siódmym miejscu, w tej chwili jesteśmy na drugim miejscu. Wyprzedza nas CD Projekt. Co ciekawe, że CD Projekt był wtedy na szóstym miejscu, czyli był tuż przed nami. Ale to, szanowni państwo, to różnie bywa. Jak będzie dochodziło do fuzji, to na dzisiaj to jest wróżenie z fusów, która spółka będzie większa. Czy to będzie wtedy PGNiG, czy to będzie Orlen. Jeżeli, szanowni państwo, jeżeli spojrzycie na przychody, to nasze przychody są znacząco mniejsze. W przypadku Orlenu w zeszłym roku to było 111 miliardów złotych. W naszym przypadku w zeszłym roku to było 42 miliardy złotych. My jesteśmy w tej chwili jak gdyby lepiej wyceniani. Po pierwsze, no, dlatego, że jesteśmy spółką, która w takich trudnych czasach
kryzysu, w tym przypadku koronawirusa, jest po prostu bardziej odporna na te szoki i udało nam się z tym dobrze poradzić. Więc tu naprawdę trudno powiedzieć, która ze spółek będzie większa. Tak samo jeżeli patrzymy na wyniki zeszłego roku, to proszę pamiętać, Orlen miał prawie 10 miliardów EBITDA, tam bodajże 9,4. My w zeszłym roku mieliśmy tylko 5,5 miliarda złotych, więc EBITDA Orlenu w zeszłym roku była prawie dwa razy wyższa i Orlen był znacznie więcej wyceniany. Więc wie pani, to się zmienia. Jeżeli byśmy na dłuższej osi czasu pokazali wstecz, to Orlen był zdecydowanie większą spółką aniżeli my. Co do samego procesu fuzji, to proszę pamiętać, że o tym, jak ten proces przebiega, to nie decyduje prezes Kwieciński ani cały zarząd obecny, tylko decyduje właściciel. A naszym większościowym udziałowcem z pakietem około 72% naszych akcji ma Skarb Państwa. I to Skarb Państwa decyduje, w jaki sposób ten proces będzie przebiegał. I tutaj decyzja była bardzo wyraźna, że to tym podmiotem, który tę fuzję będzie realizował, jest Orlen. I taka była decyzja Skarbu Państwa. I to Orlen również występuje z wnioskiem do Komisji Europejskiej na to połączenie, a nie my, a nie PGNiG. I co mogę powiedzieć? Proszę pamiętać, że w ostatnich latach, bo to myślę, że to też było brane pod uwagę, my nie mieliśmy takich dużych przejęć, szczególnie takich przejęć, które by wymagało współpracy z Komisją Europejską. Orlen ma doświadczenie ostatnich dwóch takich właśnie fuzji z Energą i z Lotosem. Proszę, kolejne pytanie. Dzień dobry, Daniel Czyżewski, Energetyka24.com. Ja mam pytanie o ten proces odwoławczy Gazpromu w sprawie decyzji Bnetza przed sądem w Düsseldorfie i udział niemieckiej spółki PGNiG w tym procesie. Jakie konkretne działania podejmie ta spółka córka? Wie pan, to jest dopiero początek tego procesu, bo tak jak wspomniałem, spółka Nord Stream 2 odwołała się od tej decyzji sądu arbitrażowego do sądu apelacyjnego, do wyższego sądu w Düsseldorfie. I w takiej sytuacji my mogliśmy, jak to się mówi, zrezygnować z dalszego udziału w tym procesie, ale mogliśmy w nim zauczestniczyć. I uważamy, że jeżeli chcemy, żeby polski głos był słyszany, żeby nasze argumenty polskiej strony były słyszane, to taki podmiot jak nasz musi w tym zauczestniczyć. Więc właśnie zgłosiliśmy akces do tego, żeby być stroną w tym postępowaniu ujęci. I to jak gdyby w tej samej konstelacji, czyli nasza spółka matka PGNiG SA, jak również nasz podmiot niemiecki PST, czyli te dwa nasze podmioty zgłosiliśmy do udziału w tym postępowaniu. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze dwa pytania, więc te dwa i musimy kończyć, bo czas nie ucieka. Dwa drobiazgi. Pan prezes powiedział o tym, że Orlen ma się zwracać do Komisji Europejskiej w sprawie transakcji z PGNiG-iem, czyli to jest przejęcie, tak, a nie fuzja. Bo sytuacje fuzyjne, tak jak ostatnio Fiat Chrysler i Peugeot Citroën, to obie firmy składają wnioski o fuzję. Tak? Czyli tutaj mówimy nie o fuzji, a o przejęciu. Panie redaktorze, ja tutaj nie chcę się wypowiadać jak gdyby jako, ale proszę mi dać skończyć, w jaki sposób ten proces będzie przebiegał, bo ten proces będzie zależał od tego, jaka będzie decyzja ze strony Orlenu dotycząca tego połączenia. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to nie my dostaliśmy mandat od Skarbu Państwa, żeby ten proces prowadzić, tylko ten mandat został
został udzielony Orlenowi. I jestem przekonany, no bo wie pan, no tego wymaga sztuka biznesu, że ktoś, kto się zajmuje tym procesem, musi przeanalizować wszystkie aspekty prawne, ekonomiczne, rynkowe, również te regulacyjne na poziomie unijnym, jak ten proces optymalnie przeprowadzić. I my zasilamy wszelką wiedzą, wszelkimi danymi Orlen, które możemy im w tym przypadku przekazać po to, żeby oni ten proces jak najlepiej przygotowali. Wiadomo, że nie są to procesy proste, chociaż mamy, mówię nadzieję, mówię mamy, bo mam na myśli i my, i Orlen, że ten proces powinien być jednak łatwiejszy, aniżeli był w przypadku Orlenu i Lotosu, i łatwiejszy, i szybszy, czyli że to nasze połączenie i stworzenie tego dużego koncernu multienergetycznego będzie mogło nastąpić szybciej i sprawniej, aniżeli to było w przypadku Lotosu. Jeszcze tam jeden drobiazg. Ponieważ państwo tak szczegółowo jako swój własny program przedstawili te prognozy rozwoju biogazowni do końca tej dekady, czy można by tak trochę bliżej na przykład określić, kiedy spółka, ile spółka zamierza wydobywać gazu w Norwegii w połowie tej dekady, w 2025 roku, bo na razie państwo operują prognozami poprzedników. Nie, proszę pamiętać, że w tej chwili my wydobywamy 0,5 miliarda metrów sześciennych. Nasze prognozy na przyszły rok to jest 0,7 miliarda metrów sześciennych. Naszym celem, żeby w latach 25, a nawet bardziej 26, mieć wydobycie na poziomie około 2,5 miliarda metrów sześciennych. Proszę pamiętać, że te złoża, a mówiąc szczerze, sytuacja na poszczególnych koncesjach jest na bardzo różnym etapie rozwoju. Wiemy, że to, co mamy, że te aktywa, co w tej chwili mamy, nie pozwolą nam na osiągnięcie tego poziomu 2,5 miliarda metrów sześciennych, nawet przy bardzo optymistycznym scenariuszu. Dzisiaj państwu mówiłem, że z trzech koncesji żeśmy zrezygnowali. No dlaczego? One po prostu z punktu widzenia ekonomicznego nie dawały racjonalnych podstaw do tego, żeby się dalej nimi zajmować. Więc to oznacza, że jeżeli będziemy chcieli osiągnąć ten planowany przez nas poziom 2,5 miliarda metrów sześciennych, to będziemy musieli dokonać kolejnego przejęcia aktywów na szelfie norweskim. No też chciałbym wyjaśnić, po co to robimy. Dlatego, że rurociąg bałtycki, o którym mówimy, czyli rurociąg, który będzie pozwalał na sięgnięcie po gaz szelfu norweskiego poprzez Danię, ten rurociąg będzie miał możliwość przesyłu prawie 10 miliardów metrów sześciennych. My żeśmy zarezerwowali moce w wysokości 8,3 miliarda metrów sześciennych. Chcielibyśmy, żeby możliwie jak najwięcej w tym rurociągu płynęło tego naszego norweskiego gazu, czyli żebyśmy w mniejszym stopniu byli zależni od tego ryzyka. Ale mimo wszystko będziemy musieli, żeby te 8,3 miliarda wypełnić, będziemy musieli dokonywać zakupów tego gazu na miejscu. Dziękuję i proszę o ostatnie pytanie. Piotr Orzek, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem zapytać, na jakim etapie są rozmowy z Tauronem na temat Tauron Ciepło? Czy podtrzymuje pan prezes, że w pierwszym kwartale przyszłego roku możliwa jest finalizacja tej transakcji? Czy też zakładacie taką możliwość, że wykupilibyście od Tauronu udziały w elektrociepłowni Stalowa Wola? I w ogóle jakiś taki update, co się wydarzyło w drugim kwartale, jeśli chodzi właśnie o ewentualne zakupy aktywów ciepłowniczych, które pan zapowiadał, że to będzie jeden z priorytetów PGNiG-u? Panie redaktorze, jeśli chodzi o Tauron Ciepło, to rozmowy trwają. Mamy tutaj wyłączność na te rozmowy z Tauronem, jeżeli chodzi o przejęcie Tauronu Ciepło i chciałbym absolutnie tutaj podkreślić, jesteśmy zainteresowani przejęciem 100% tych aktywów, czyli żeby mieć
pełną kontrolę nad nimi. Pewnie państwo wiecie, no to jest jak gdyby no największa spółka i to są to aktywa na Śląsku, aktywa, które są szalenie ważne dla całej aglomeracji, śląskiej. No mogę powiedzieć, że te rozmowy trwają. One nie są skonkludowane, bo jakby były skonkludowane, to byśmy państwa poinformowali. I w stosunku do tych terminów, o których państwu mówiliśmy, jak gdyby nic się nie zmieniło. Co do innych aktywów ciepłowniczych, to podtrzymujemy to, że chcemy, żeby PGNiG było tym takim integratorem, konsolidatorem rynku ciepłowniczego w kraju, dlatego że zakładamy, że w tym długim okresie, o którym mówi i Unia Europejska, ale również Polska, czyli że do roku 2050, czyli do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej, będziemy mieli bardzo wiele przypadków przestawiania się różnych instalacji właśnie z węgla na gaz jako na paliwo przejściowe i szczególnie to będzie dotyczyło właśnie sektora ciepłowniczego. Więc jesteśmy zainteresowani innymi aktywami, ale żeby było jasne, nie wszystkimi i nie za wszelką cenę, bo to absolutnie nie jest jak gdyby naszym dążeniem i przyglądamy się jak gdyby wszystkim możliwym akwizycjom. W przypadku ECSW, czyli elektrociepłowni w Stalowej Woli, jest to inwestycja, którą wspólnie prowadzimy z Tauronem. Myślę, że no po różnych tam problemach technicznych w najbliższych tygodniach ona już zostanie uruchomiona. Ale ponieważ tam, jak państwo wiecie, my mamy 50%, jeżeli będą warunki do tego, żeby być większościowym, czy nawet bardzo zdecydowanie większościowym udziałowcem, jeżeli będzie wola takich dwóch stron na to, no to my na pewno państwa na ten temat poinformujemy. Na razie chciałbym tu wyraźnie powiedzieć, że żadnych tutaj decyzji w tej materii po naszej stronie nie było. Dziękuję bardzo panie prezesie, panom prezesom. Dziękuję państwu za przybycie. Pięknie dziękujemy za udział i za aktywny udział. Zapraszamy na przyszłe nasze konferencje już dziś. Serdecznie dziękujemy. Do widzenia.